Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Jesteśmy w Parku Jardonowskim w Krakowie. Taka wycieczkę mamy dzisiaj rodzinną. Akurat możliwość, no to nagrywam. Chciałbym się zająć dzisiaj trzema czasownikami, tak jak widzicie w tytule. Trzy czasowniki, które musicie znać i z którymi jest strasznie dużo problemów. Czasownik fahren, jechać, kommen, przychodzić i gehen, iść. Będę je odmieniał przez osoby w czasie teraźniejszym, w czasie przeszłym. Przykłady zdaniowe będę Wam podawał. Potraktujmy ten vlog jako odpytajkę, czyli będziecie mogli się uczyć w ten sposób, że ja mówię polskie zdanie, Wy sobie robicie 2-3 sekundy przerwy, mówicie swoją wersję i puszczacie mnie dalej, co ja tam mówię po niemiecku i sprawdzacie, czy zrobiliście dobrze. Zaczynamy. Na pierwszy rzut weźmy sobie czasownik przychodzić. Kommen. Przyjeżdżać, przychodzić. Zaznaczam, że to jest ten czasownik mówi o nadejściu, o przyjściu, zarówno piechotą, pieszo, jak to w Sączu mówimy, na nogach, ale zarówno dotyczy to również przyjazdu jakimś środkiem lokomocji, czy to będzie rower, samochód, autobus, pociąg. Czyli kommen zawiera w sobie i przychodzić, i przyjeżdżać. Wezmę sobie jako przychodzić. Nie, jako przyjeżdżać. Ja przyjeżdżam. Ich komme. Ty przyjeżdżasz. Du kommst. On przyjeżdża. Er kommt. Ona przyjeżdża. Sie kommt. My przyjeżdżamy. Wir kommen. My przyjeżdżamy do Polski. Wir kommen nach Polen. Oni przyjeżdżają. Sie kommen. Jeżeli ktoś z Was napowiedział Wy i ja, to jest jeden z najczęstszych błędów. Gdy macie zaimek, gdy ktoś Was odpytuje z czasowników i gdy macie zaimek my, to bardzo często wchodzicie na że kolejny, zakładacie, że kolejnym zaimkiem jest zaimek Wy. Nie, ja to robię specjalnie, celowo, sie, oni, ponieważ my i oni mają tę samą formę czasownika. Ja przyjechałem do Niemiec. Ich bin nach Deutschland gekommen. Ty przyjechałaś do Niemiec. Du bist nach Deutschland gekommen. On przyjechał do Niemiec. Er ist nach Deutschland gekommen. Ona przyjechała do Polski. Sie ist nach Polen gekommen. My przyjechaliśmy wczoraj. Wir sind gestern gekommen. Oni przyjechali przedwczoraj. Sie sind vorgestern gekommen. Wy przyjechaliście w piątek. Ihr seid am Freitag gekommen. Kiedy przyjechałeś? Wann bist du gekommen? Kiedy przyjechaliście? Wann seid ihr gekommen? Kiedy pan przyjechał? Wann sind Sie gekommen? Tu mielibyśmy czasownik kommen. Drugim czasownikiem, który musicie znać koniecznie, to jest czasownik. Weźmy sobie fahren, jechać. Odmiana w czasie teraźniejszym. Ja jadę. Ich fahre. On jedzie. Er fährt. Er fährt. To jest czasownik przegłosowy, tu się umlaut pojawia. Ona jedzie do Niemiec. Sie fährt nach Deutschland. Ty jedziesz do Polski. Du fährst nach Polen. My jedziemy do Niemiec. Wir fahren nach Deutschland. Oni jadą do domu. Sie fahren nach Hause. Sie fahren nach Hause. Wy jedziecie do mamy. Ihr fahrt zu Mama.
Dokąd jedziesz? Pytanie. Wohin fährst du? Dokąd jedziecie? Wohin fahrt ihr? Dokąd pan jedzie? Wohin fahren Sie? Kiedy pan jedzie do Niemiec? Wann fahren Sie nach Deutschland? Teraz weźmiemy się za czas przeszły. Ja pojechałem. Ich bin gefahren. Ty pojechałeś. Du bist gefahren. On pojechał do Niemiec. Er ist nach Deutschland gefahren. Ona pojechała do Polski. Sie ist nach Polen gefahren. My pojechaliśmy do domu. Wir sind nach Hause gefahren. Oni pojechali do Niemiec. Sie sind nach Deutschland gefahren. Wy pojechaliście do Polski. Ihr seid nach Polen gefahren. Kiedy oni pojechali? Wann sind sie gefahren? Kiedy ona pojechała do Polski? Wann ist sie nach Polen gefahren? I ostatni czasownik, słuchajcie, z tej grupy, czasownik gehen, iść. Chodzi o ruch piechotą, pieszo. Ja idę. Ich gehe. Ich gehe. Ja idę do domu. Ich gehe nach Hause. Ty idziesz. Du gehst. Du gehst. Czy ty idziesz do domu? Gehst du nach Hause? On idzie do szkoły. Er geht zur Schule. Er geht zur Schule. Ona idzie do pracy. Ona idzie do pracy. Sie geht zur Arbeit. My idziemy do parku. Wir gehen in den Park. Wir gehen in den Park. Oni idą do lasu. Sie gehen in den Wald. Sie gehen in den Wald. Wy idziecie do domu. Ihr geht nach Hause. Zadajemy pytanie. Czy wy idziecie do domu? Geht ihr nach Hause? Dlaczego idziecie do domu? Warum geht ihr nach Hause? Warum geht ihr nach Hause? Dlaczego już idziecie do domu? Warum geht ihr schon nach Hause? Warum geht ihr schon nach Hause? I czas przeszły tego czasownika, słuchajcie. Wśród tych trzech czasowników, czyli kommen, fahren i gehen, gehen jest najbardziej nieregularny, ponieważ czas przeszły od gehen to jest gegangen. Gegangen. Takie gęganie wychodzi, nie? Na przykład zdanie, ja poszedłem. Ich bin gegangen. Ja poszedłem do domu. Ich bin nach Hause gegangen. Ty poszłaś. Du bist gegangen. Dlaczego poszłaś o 6? Warum bist du 6 Uhr gegangen? On poszedł do pracy. Er ist zur Arbeit gegangen. Er ist zur Arbeit gegangen. Ona poszła do szkoły. Sie ist zur Schule gegangen. My poszliśmy do domu. Wir sind nach Hause gegangen. Wir sind nach Hause gegangen. Oni poszli do parku. Sie sind in den Park gegangen. Sie sind in den Park gegangen. Kiedy poszliście do domu? Wann seid ihr nach Hause gegangen?
To tyle. Słuchajcie, trzy czasowniki. Tylko trzy czasowniki przemieszczania się, które mają posiłkowy sein. Wszystkie trzy. Dla mnie to jest taka naprawdę bardzo ważna trójca czasowników, bez których no, mnóstwo rzeczy nie jesteśmy w stanie powiedzieć tyczące właśnie życia codziennego. Gehen, fahren, kommen. Przećwiczcie sobie, wracajcie do tego filmu, żeby te formy przećwiczyć, zwłaszcza w czasie teraźniejszym, przeszłym, w pełnych zdaniach, bo to jest bardzo, bardzo ważne. W opisie i w pierwszym komentarzu do filmu macie linki do moich lekcji na Quizlecie, właśnie a propos tych czasowników, żebyście mogli sobie przećwiczyć. One będą ważne przez kolejne jeszcze 2 albo 3 dni po publikacji tego filmu. Tam jeszcze są linki do innych filmów, do innych lekcji, przepraszam. Jeżeli byście chcieli do Quizleta dołączyć i mieć dostęp cały czas, to dajcie znać. Tam opisałem w opisie, jak to dojść do tego. Dziękuję Wam bardzo. Jest piękny wrzesień. Dzisiaj jest 12, nie? No. Przepiękna pogoda. Tutaj wszyscy wypoczywamy, na deskach jeździmy. Jest fajnie. Pozdrawiam Was serdecznie i do kolejnego filmu. Trzymajcie się.